Tamten trening się sprawdził, w ostatnich rundach był jeszcze mocniejszy niż na początku Villarreal. To wynik tych treningów w górach. Straszył Garcia Villarreal, że jak nie da sobie rady, że jak spadnie ze skały, to tam będą już czekają na niego lwy i go pożrą. Tak opowiedział, ale Villarreal śmiał się, że nie widział żadnego z takich lwów, a więc to chyba trener trochę przesadzał. Nie może się dobrać Viloria do Iribe. Ten ciągle nie daje się sprowokować do ataku, czeka na ataki Villori. Wymiana. Mocny lewy sierpowy. Nie obronił się przed tym sierpowym Villoria. Nie może. Doskoczy teraz, świetnie skontrował po odskoku Villoria, ale ten prawy nie zrobił wrażenia na Iribe. Akcja była bardzo ładna. Teraz doskok lewy prawy, też wyłapany na lewą rękawicę przez Iribe. No, przygotowany jest na obrony. Spodziewał się, że Villoria będzie starał się właśnie tymi szybkimi kontrami go zaskoczyć. Jest bardzo ruchliwy. Za nisko, lewy hak za nisko, tak. Poniżej pasa, ale szybka reakcja sędziego, spojrzał na Iribe, ten nie zgłaszał protestów. Tak jest, może walczyć dalej od razu, a więc walka nie została zatrzymana nawet na chwilę. No to takie właśnie sportowe zachowanie, nie ma tego teatru, nie udaje, że dostał cios fałsz, że go odczuł i przecież wiemy wszyscy, jak zabezpieczone jest podbrzusze bokserów takim specjalnym pasem. I popatrzmy, może teraz będzie powtórzony ten cios. O właśnie, tak, cios troszeczkę poniżej pasa. I to bardzo podobna akcja. W ten sam sposób zaatakowali. Zejście w lewo, skos, lewy tułów i lewy sierpowy. Tam zdaje się, było jakieś zderzenie głowane. Widzimy, jak rośnie opuchlizna nad prawym okiem Iribe. You really don't like to be in the ring with because they just frustrate you all night long. But as we begin round number four, what Brian needs to do is czwarte starcie. Stick to the, by staying outside, jab on punch out from the outside. Tej kategorii tempo musi być wysokie. Jab, jab, straight to the body, jab, jab. Keep that jab in his face. Czeka na ataki Iribe Villoria. Beautiful. Ciosy w pół dystansie. Słuchajcie, komend przypomniał sędzia, nie zadawać ciosu po komendzie stop i lewy prosty. Przypominam, ostatnio raz Villoria w Honolulu, w swoim rodzinnym mieście, walczył w 2003 roku. Wygrał wtedy w 8 starciu z Valentinem Leonem. Walka odbyła się w Sheraton Waikiki Hotel w Honolulu. I atak Villori. Pokazuje Iribe, że nic się nie stało. Iribe may have saw one punch, but he felt five of them. No nie ma jakichś takich niebezpiecznych spięć, nie ma wymian. Iribe nie przyjmuje propozycji
do ataku, czeka raczej na ataki Villori. Cały czas prowokacja tułowiem, nogami i właśnie po atakach Villori dopiero przechodzi do kontrataku. No, ale nie jest to łatwy pojedynek dla Briana Villori. Villori cannot relax with Uribe. I mean, if he falls asleep, because Uribe is a veteran. Villori spodziewał się, że może Uribe zaatakować. Wówczas byłoby więcej spięć, więcej wymian ciosów, w których na pewno szybszy i skuteczniejszy byłby Villori, ale Uribe nie chce takiego sposobu walki. Proszę, od razu jak tylko jest wymiana, odskakuje i stara się utrzymać walkę na dystans. Tak, czeka Uribe, że wpadnie mu na cios Brian Villoria. Dynamiczny, szybki jest ten jego lewy prosty. I proszę, teraz lewa ręka dobrze pracowała Uribe. No, zauważył, że też sporo takich prowokacji. Poczuł, że trafił, chciał pokazać, że jest mocny w tym pojedynku. Tak, dopiero się tak naprawdę rozkręcali. Przed nami piąte starcie. Cały czas sparowane łuki. I powtórka tego ataku Villori na rynach, ale umiejętna obrona i pokazuje Uribe, że nic się nie stało. Saturday afternoon, now into the evening here in Honolulu, Hawaii. Glad you're joining us from wherever you're watching. And of course, our wonderful men and women serving in the armed forces watching via the armed forces. Już gotowi do kolejnej rundy. Glad you're with us here. Russell Shimoka, former world champion. Jesus Salud, ringside with you. This is for the IBF Light Flyweight Championship. No teraz tak, wcześniej przez strzel lewym prawym sierpowym, a teraz ten błyskawiczny atak. Bardzo szybko zadaje ciosy Brian Villoria. Uribe did a good job on his defense on that flurry by Brian. But just the activity, just the being busy by Brian and just his hands. No to była taka próbka tego, na co stać Villorię. Czy będzie? No teraz wystrzelił prawym, trafił. I seria. Ale dał sobie radę, wybronił się w trudnej sytuacji Jesus Uribe. Pytanie na jak długo. Zbija lewy prosty, stara się po tym zbiciu już do skoku zadawać lewe sierpowe Villoria. But a jab. Both fighters trading body blows right there. Wow, that was the most. Szczelna garda, wysoko uniesione rękawice. Uribe. That was a nice clean shot. Back to the jab is Villoria. Teraz Uribe troszkę atakuje. Uribe dropping his left hand like that. Ale więcej jest prowokacji niż zadawanych ciosów. On lepiej się czuje właśnie w kontrataku, jak Villori atakuje, przyjmuje wymianę i widzi tam swoją szansę. Teraz zmienił pozycję na chwilkę, ale tylko na moment. Jak widać, że ma mocną lewą rękę, że te lewe proste, lewe sierpowe, które bije, dobrze blokowane przez Briana Villori, mają swoją moc. Czterdzieści kilka sekund do końca piątego starcia. Błyskawiczny doskok. Lewy, prawy, lewy tułów. Tak, ale nie stracił zimnej krwi Jesus Uribe, zablokował te ciosy. Teraz odchylił się przed długim prawym prostym Briana Villori.
but Brian